Bito. Ten film, że tak to ujmę, będzie o Skins Monkey. Ale będzie on o czymś, to, że tak to powiem, chciałbym, aby zostało z wami skonsultowane. Ponieważ jest to dla mnie niesamowicie ważne, gdyż jak to by... W ogóle ten film zacznę tak jak film, który zobaczycie najprawdopodobniej za jakiś czas, ponieważ w związku z dramą o Skins Monkey zostałem poproszony o to, aby się do tego odnieść i to będzie kolejny film, który będzie może o tym, ale ja osobiście powiem w ten sposób. Według Skins Monkey ja jestem osobą, która niszczy ich stronę. Może nie, że niszczy, ale jestem osobą, która jest, że tak to powiem, negatywnie nastawiona do strony, która cały czas wytyka jej błędy i tak dalej. Według ludzi na YouTubie jestem osobą, która dąży do tego, żeby Skins Monkey zarabiało jak najwięcej, żeby waliło wszystkich na pieniądze i tak dalej. Czyli Skins Monkey uważa, że jestem wysłannikiem ludu, który chce, żeby byli abuzowani i tracili pieniądze. No to Skins Monkey uważa o mnie, że jestem, za to Skins Monkey uważa o mnie, że jestem wysłannikiem ludzi, którzy, no, chyba że powiedziałem dwa razy to samo, ale rozumiecie, o co chodzi. I jedni mówią źle, i drudzy mówią źle, i obydwoje mówią to pół żartem, pół serio, prawda? No bo mimo wszystko wy w tę stronę klikacie i wyciągacie z niej krafty, z czego ja się cieszę, a strona kontynuuje ze mną współpracę, dając mi pieniądze do działania, za które między innymi powstają różnego rodzaju filmy, tak? Więc jakby jest to jakaś tam tutaj równowaga, która została zachowana. I teraz słowem wstępu, bo ja też chcę pokazać wam w tym filmie, że to, o czym ja mówię, to, do czego ja dążę, nie jest tylko jedynie sugestią, która jest wrzucana, ale czymś, co z odpowiednim poparciem, z odpowiednim przebadaniem sprawy, z odpowiednim postawieniem tematu, jest czymś, co jest po prostu możliwe. Jakby my, jako społeczność na Discordzie, przez to, jakby powiedziałbym, pewną supermoc, którą posiadamy, raczej może którą wy posiadacie i którą ja posiadam, czyli niesamowita cierpliwość i nieustający po prostu ciąg do trucia dupy Wiktorowi, który w Skins Monkey jest osobą decyzyjną. Przez to, że jesteśmy w stanie, a raczej ja jestem w stanie, przy okazji, przy pomocy też waszej, truć mu dupę, byliśmy w stanie na przykład, tutaj są to rzeczy, które są zrobione wewnętrznie, zoptymalizować system chociażby handlu kluczami, który jest w tym momencie w stanie opłakanym, ale już lepszym niż był. Ostatnie feature'y, które zostały zrobione. Nie wiem, czy zauważyliście, od 3 dni na stronie pojawia się więcej craftów. Dlaczego? Ponieważ zleciłem panu Wiktorowi zajęcie się bota mi na stronie. I dlatego te crafty, których jest dużo, dużo więcej przez ostatnie 3 dni i będę o to walczył, żeby było ich coraz więcej, je po prostu są na tej stronie. Kolejna rzecz, głupota, ale chciałem, żeby w końcu na Skins Monkey była rzecz związana z music kitami, żeby te flipy też mogły istnieć. I są, po prostu. Poprosiłem o nie i są. Tak to właśnie działa. I to mówię w kontekście po prostu do tego, aby pokazać wam, że te zmiany, które się robi, systemy, które się tworzy, po prostu tego typu takie trucie dupy ma po prostu sens, jeżeli robi się to w taki sposób, żeby zaakcentować, o co chodzi, żeby pokazać, jaki jest cel w dążeniu do czegoś i tak dalej, to po prostu ma sens i chodzi o to, aby po prostu przez pomysły realizować swoje cele, realizować cele strony, aby szukać wspólnych punktów i razem w tym wszystkim jakby zaspokajać swoje wspólne potrzeby. Na tym polega planowanie, na tym polega rozwijanie się. I ja w ten sposób, robiąc ten film, chcę wejść w pewnego rodzaju kooperację nie tylko ze stroną, ale też z wami. Ponieważ to ten pomysł według mnie jest najbardziej win-win pomysłem, jaki zostanie zrobiony. Jest to pomysł, który według mnie sprawia, że Skins Monkey jest w stanie konkurować z buffem, jest w stanie konkurować z każdym jednym tradebotem, jest w stanie konkurować ze Steamem i stanie się po prostu stroną o kontencie, jeżeli ten sposób będzie zrobiony dobrze, tak przepotężnym i tak silnym, że po prostu będzie miała swoją osobną pozycję na rynku. Tak uważam.
że ten sposób będzie taki i będę to mówił tak jakby pomimo tego, że ktoś będzie uważał, że jest to niemożliwe. Wysłuchajcie tego do końca. Więc, jeżeli mamy zastrzeżenia do Skinspanki, jeżeli mamy mieć cokolwiek, co jest na tej stronie złego, tak? Jeżeli mamy patrzeć, co jest na niej złe, oczywiście ceny, czy one się będą pokrywały z buffem, czy nie, to wyjaśnię w następnym odcinku, który zostanie zrobiony już na zlecenie strony. Od siebie to powiem, o co z tym chodzi, dlaczego te ceny są jakie są i dlaczego one muszą być jakie są, dlaczego one nie mogą być niższe. To jest niesamowite. Postaram się to wyjaśnić, dlaczego tak jest. Ale dlaczego jest ten bonus na stronie, co on w ogóle robi tutaj i tak dalej. Ale nie chcę, żeby ten film się koncentrował na tym. Od tego, od tych rzeczy, po prostu skupimy się w kolejnym filmie. I to tam będzie moment na to, żeby się do tego podnosić. Najgorsze, co jest według mnie na Skinspanki, i ja sam nie cierpię tego, że tego nie ma, bo dałoby się to zrobić. Ale zmiany przy tak nowych projektach, jakim jest Skinspanki, bo Skinspanki niewątpliwie nowym projektem jest, nie dość, że kosztują pieniądze, które niewątpliwie Skinspanki ma, to kosztują czas i kosztują pracę, których Skinspanki powiedzmy sobie, że na razie nie ma. W sensie chodzi o to, że zaangażowanie ludzi do pracy przy takich rzeczach po prostu jest kosztowne i tu są tego typu tematy, o których będziemy sobie w ten sposób rozmawiać. I no właśnie tego czasu brakuje na co? Na zrobienie systemu naklejek, na zrobienie systemu skrzynek, na zrobienie systemu dla przedmiotów, które drobią z meczu. Dokładnie tak. Są to problemy o nazwie problemy nie tylko logistyczne, które tutaj zachodzą niewątpliwie, ale też z tak jakby struktur programowania, o których ja nie mam żadnego pojęcia, ale zdaję sobie z nich sprawę, ponieważ po prostu z panem Wiktorem jesteśmy w stałym kontakcie, który uświadamia mnie za każdym razem, kiedy podaje kolejny pomysł, że no niby by się dało, niby by było super, ale i to ale dopiero zaczyna przeważać. Przechodzimy do meritum. Dziękuję za wysłuchanie tego jakże przydługowego wstępu. Chodzi o to, aby na Skinspanki w dalekiej perspektywie czasu, nie chodzi o to, aby wydarzyło się to w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego tygodnia, czy w ciągu jednego miesiąca, tylko gdybym ja miał dawać perspektywę, chciałbym, żeby ta zmiana została wprowadzona może do końca roku, może w skali 2 lat. Ta zmiana też jest dopiero czymś, o czym ja myślę, więc jakby ona jest jeszcze niewyartykułowana, ona jest nieprzeliczona, ona jest niesprawdzona, chociaż jest czymś sprawdzonym w innym miejscu, o którym mówić nie mogę, bo jest to nielegalne. To jest ciekawe. Jest to strona też inna, ale która jest nielegalna, więc już wiecie jaka. Jest to system. Jest to system. Nie jest to, jakby to powiedzieć, jakaś idea, czy coś takiego. To jest system, który funkcjonuje. Jest to system wprowadzenia na stronę skrzynek. Dokładnie tak. Po prostu skrzynek. Tylko problem jest taki, że jeżeli popatrzycie sobie na skrzynki, no to skrzynki mają dosyć zdefiniowaną wartość. W sensie one kosztują X. I tyle. I jakby, jeżeli weźmiemy, zrobimy sobie stronę tradingową, która będzie zawierała skrzynki, no to będziemy mieli parytet strony tradingowej, do której doliczymy, tak jakby, który przeliczymy na skrzynki. Czyli skrzynki będą kosztowały, nie wiem, dajmy na to na Steamie, jeżeli będą kosztowały złotówkę, to na stronie będą kosztowały złoty 15, złoty 20, złoty 10. W zależności pewnie od okresu, czasami będą kosztowały 90 groszy. No bo w zależności od tego, ile jest warty Steam Balance, tyle będą kosztować, nie? Tak, to już funkcjonuje. Czasami są tańsze rzeczy na Steamie, czasami są droższe rzeczy na Steamie. Wszystko się raczej odnosi do buffa i marketów pokrewnych, do których ten parytet jest ustalony po prostu odgórnie i liczony jakby od wartości przedmiotu, nie od ceny jakiejś. Dopiero to tak jakby wtedy zaczyna on działać. No i teraz się ktoś pewnie zastanowi, no dobra, no to skoro byśmy mieli taką sytuację, to gdzie tu jakaś konkurencja z buffem? Jak w ogóle, jak konkurować z buffem? Jak kurwa konkurencja z buffem? Jak w ogóle z buffem? Jak z buffem? Nie? To jest tego typu. Jak z buffem? No rozumiem ze Steamem, tak, oczywiście. Niższa prowizja. Ale z buffem? Dokładnie tak. Ponieważ i tutaj
I ja poproszę was o to, aby się właśnie do tego odnieść. Ponieważ na rynku Steam istnieją segmenty. Istnieją segmenty konsumentów, które ogólnie rzecz biorąc dokonują jakichś decyzji na rynku. Istnieją osoby, którym zależy na ekonomicznej maksymalizacji zasobów. Czyli powiedzmy sobie, będą osoby, które po prostu zrobią tak. Jeżeli jest napisane 300, to ma być 300. I jakby to jest cel, żeby było 300. Po prostu. Jakby to jest koniec, kurwa, tematu. Jeżeli na Steamie mi pisze 300, to na stronie mam dostać 300. I tak to funkcjonuje. I to jest jakby ekonomiczna zależność. Za to będą też osoby, które, powiedzmy sobie, w środę przychodzą do tej gry. Siadają po prostu do komputera i robią coś takiego, że odpalają sobie komputer, wylatuje im skrzynka Dreams and Nightmares. I oni sobie myślą na zasadzie, a ten, wyleciała mi skrzynka, idę ją sprzedać. Po prostu. Idę ją sprzedać. I tyle. I sprzedaje tę skrzynkę na Steamie i ma to w dupie. I właśnie do tych ludzi to będą nasi tutaj, to będą nasze minionki. To jest jakby segment rynku, z którego skorzystamy. Żeby tutaj, to jest źródło finansowania tego całego segmentu. To są te nasze minionki. I ja będę mówił tutaj bardzo brutalnym językiem. On będzie bardzo niefajny. Ponieważ, co jest ciekawe, ekonomia działa w ten sposób, że żeby był gdzieś zysk, gdzieś go musi nie być. Gdzieś musi powstać strata, żeby gdzieś był zysk. Więc niestety, ale korzystając z tego, że dla ludzi, tak jakby tym, co jest ważne, nie jest tylko i wyłącznie to, żeby coś było ekonomicznie najlepsze, ale też jest to, żeby coś było szybkie. Dlatego właśnie strony do szybkiej sprzedaży w ogóle funkcjonują i dlatego osiągają one, no, należy popatrzeć sobie w wyniki finansowe tych stron, które są opublikowane w internecie. Tam jest napisane, jakie wyniki, jakby jakie zyski one osiągają. Czy oferta jest dobra? Zależy, co to znaczy, zależy dla kogo. Ale czy jest ona najlepsza? Zdecydowanie nie. I chodzi po prostu o to, że korzystając z tego, że ktoś gra w CS-a, dropi Weapon Case 1, to ktoś, kto dropi Weapon Case 1, dosłownie, ma w dupie, czy ta skrzynka kosztuje 350 zł, 320 zł, naprawdę, czy 300 zł. Tej osoby to nie obchodzi, ponieważ ta osoba chce przyjść na stronę, nawet za te 300 zł wpłacić tę skrzynkę i wyjąć sobie MK Decimator. Ona chce sobie wyjąć, nie wiem, Mecha Industrisa. I to jest dla niej cel. Ktoś, kto dropi kilowatt case, myśli sobie, o kurczę, pójdę sobie na taką stronę i wpłacę tego kilowata. Wpłacę ich 5, wymienię na jakiegoś skina. I celem jest to, żeby tego typu ludzi, w ogóle to jest ciekawe, bo jeżeli to by było supportowane przez stronę w stylu zrobienia z tego eventu, na zasadzie wpłać 5 skrzynek, dostaniesz coś tam, nie? Zrób co, nie wiem, inaczej jakoś, zrób coś tam, dostaniesz coś tam. Jeżeli to by było supportowane, to może tych ludzi, którzy byliby chętni wpłacania, powiedzmy, 5, dajmy na to, stake bite'ów, po tym jak będą je trzymali w ekwipunku, będzie więcej. Ale też dużo ludzi jest takich, którzy po prostu mają skrzynki w ekwipunku i gdyby mogli je wpłacić, to by je wpłacili. To jest testowane. Mówiłem już na samym początku. I to jest segment. To jest ten segment, który by wpłacał te skrzynki. Ale skoro te skrzynki, ja myślę, żeby te skrzynki w ogóle były skupowane za jakieś śmieszne pieniądze. Bo tak naprawdę one mogą być skupowane za śmieszne pieniądze. Bo tak jak powiedziałem, nikogo nie interesuje to, czy Weapon Case 1 kosztuje 350 czy 300 zł. I przez tę ignorancję, która tu się dzieje, i ona według mnie się wydarzy, ją trzeba dopracować. Trzeba dopracować, jaki poziom ignorancji najbardziej ludziom odpowiada. I jaki jest ten, jakby, gdzie jest złoty środek ignorancji. W pewnym sensie. Gdzie jest ten moment, kiedy ludzie jeszcze będą wpłacali dużo,
ale już jakby to nie będzie straszyło, że to jest za mało. Nie, no bo gdyby skrzynki były po 3 centy, to by ich nikt nie wpłacał. Ale gdyby były, powiedzmy, jak są warte na przykład recoile 64, no to gdyby recoile były po przy wpłacie po 59, czy byłyby na przykład przy wpłacie za, dajmy na to 55, no to wydaje mi się, że byłyby osoby chętne je wpłacać, ponieważ to dalej są kwoty, które są wyższe od tego, co się dostaje po prowizji na Steamie. Ja mówię brutalnym językiem w tym filmie. Nie mówię ładnie, ale o to chodzi. A wobec tego, że te skrzynki dałoby się tak tanio sprzedawać, to można by je było sprzedawać taniej, niżeli są na bawie. I teraz zapytacie, no dobra, no ale po co do jasnego chuja strona miałaby. Dlaczego w ogóle ta strona miałaby sprzedawać to taniej niż na bafie, skoro mogłaby to sprzedawać na bafie? Po co to w ogóle jest? Z jakiego powodu? I już wam mówię dlaczego. Dlatego, że w takim DNA strony, która opiera się na tradingu, jest to, żeby strona, która opiera się na tradingu, ona się nie opiera na sprzedawaniu itemów, tylko na tym, żeby dało się coś na niej wymienić. Żeby się dało coś na stronie wymienić, przede wszystkim trzeba mieć co wymieniać. I według mnie otwarcie szlaku, który można by było podsumować słowami, miejsce, w którym możliwym byłoby, tak jakby, możliwe byłoby po prostu łapanie tych skrzynek poniżej buffa. To by było miejsce, do którego ktoś nawet z lekko większym ekwipunkiem chciałby przyjść i po prostu wrzucić swoje skiny. Po prostu chodzi o to, żeby strona łapała towar przez to, że robi feature. Oni robią feature na stronę, tak? Dodają urozmaicenie. Ten feature wyłapuje segment graczy, który chce za swoje skrzynki zdobyć sobie jakiegoś skina. I on gromadzi te skrzynki na stronie. Po czym segment ludzi, którzy będą mówili: aha, w końcu mi się coś realnie opłaca. Nie muszę snajpić crafta, żeby to, nie muszę snajpić floata, które niewątpliwie też się da wyciągnąć. Mogę sobie po prostu siedzieć, odświeżać stronę i czekać, aż ktoś wpłaci mi tę skrzynkę, wpłaci mi tego weapon case'a, wyciągnę go i mam z tego realny zysk. Po prostu o to mi chodzi. Ja wiem, że ten film jest rozwleczony jak po prostu perski dywan. Zdaję sobie z tego sprawę. Tylko chodzi mi też o to, żeby pokazać w tym wszystkim jakby to, że ten feature jest też czymś dla strony. On nie jest tylko i wyłącznie czymś dla ludzi. On jest czymś dla strony. I on jakby, i ja też specjalnie nie unikam tego tematu, że ktoś, kto wpłacałby w tym systemie skrzynki, byłby poszkodowany. Jeżeli można to w ogóle tak nazwać, że on byłby poszkodowany. On byłby w pewnym sensie poszkodowany, bo po prostu dałoby się, powiedzmy to, sprzedać te skrzynki w innym miejscu. No tylko pytanie jakby jest następujące. Czy w takim razie, że skoro on może sprzedawać te skrzynki w innym miejscu, to czy taka oferta miałaby nie powstawać, jeżeli ona dla strony po prostu byłaby korzystna? No. Ja w ten sposób chciałem to zaakcentować. Chciałem to w ten sposób pokazać, jak to wygląda. I teraz po prostu zachęcam do dania swojego feedbacku. Jeżeli macie inne pomysły, co można zrobić, piszcie. Jeżeli jakby wasz pomysł mi się spodoba, to i on mi się bardzo spodoba. Na przykład, w jaki sposób strona może się rozwijać, w jaki sposób strona może dotrzeć do nowych ludzi, bądź w jaki sposób możemy sprawić, żebyś ty, jeżeli masz dużo w swoim ekwipunku, albo masz mało w swoim ekwipunku, zaczął w większym natężeniu korzystać z tej strony, to napisz. I jeżeli mi się to spodoba, to ja po prostu pójdę tam, kurwa, pod ich siedzibę, normalnie, z młotkiem i będę im nadupcał w te drzwi, kurwa, przez najbliższe 24 miesiące, tak jak to robiłem z tymi pierdolonymi kluczami i pisałem do nich te maile, i pisałem do nich te wiadomości i nadupcałem, aż w końcu to zrobił. I jeżeli to będzie dobre i będę widział, że to jest dobre, to po prostu będę tak robił.
aż on nie przyjdzie i mi nie powie tak. To jest złe dlatego, 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 dlatego. Ja ogólnie jestem fanem konsultacji społecznej. Jestem fanem tego, żeby użytkownik decydował o tym, czego ma dostawać. Ja od dawna w zasadzie byłem w pewnego rodzaju sytuacji, w której uważałem, że tak jakby panowie na stronie wiedzą najlepiej. Że oni wiedzą najlepiej, czego chce użytkownik. Ale dzisiaj wyszedłem z inną inicjatywą i mam nadzieję, że tego typu forma konsultacji będzie czymś, co nie tylko, jakby to powiedzieć, odmieni coś. Mam nadzieję, ale też mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Kod Dzon. Link w opisie.